pana. Kurze zakurzenie. No masakra ty. Co złapiesz przy szybkości to już. Ja coś czuję, że Paweł zaraz się wkurwi. Ja pierdolę, kto mnie namówił, kurwa, w tym Rumunii. Kurwa, po krzakach jeździć, pizdą w górę. Kurwa. Ale zobacz, jak jest ładny. Zrobi to zaraz! Ja pierdolę! Nie, to pierdolę! Ja pierdolę! Paweł, pomóc ci? Co? Pomóc ci? Naprawdę, to nie wstyd! Ile mu pomogę, bo... Nie postawi piwa później. Ty trochę też się musisz zmęczyć, nie tylko my. Pewno, nie ma lekko. Nikt tu nie przyjechał na spacerek. Nie chce się skręcić. Chyba idziemy tą kłodę wyciągnąć, co? No. Kłodę chyba wyrzucimy. Nie. O jest. Żebym dwa razy ci nie musiał pokazywać. Dobrze. O kurwa! Czemu ty nie mówiłeś, że tak chcesz zrobić? No ja bym telefon wyciągnął! Ty, czemu nie mówiłeś, że tak zrobisz? A co myślałeś, że zrobię? Telefon chciałem, bym wyciągnął! Ja dziękuję. Żwika.
Ja dziękuję, no nie, no mówię, ruszyłem, pójdę już, dwójkę zaraz idę. Też na żmijkę wpadłem. Ruszyłem. Ale my tu... Co? Nie, jest, stawaj i siadaj, jedź! Tylko bo do żmijki muszę go zbierać. O kurwa, jakie buty! Mało! Machaj dla Borysa. No pomachaj dla kolegi. Nie bądź taki. O, dzisiaj Kubuś kręci głową. Ty, nagrałeś mnie z tymi rogami, jak wjeżdżałem, co? Ja chcę dać dla tego, co nam dał do naprawienia, motocykl. Nie chcę powiesić gdzieś. Przecież nie będzie do Polski, gdybym jechał. Dupę podnosi. Ej! Nogę! Ej! Nogi! A tu nie będzie zaraz gdzieś, gdzie drzewo wrzucali? Te przewody dobrze się trzymały. I poobcinaj te wąsy, żeby ci nie przeszkadzały i zapowiadają. Macie noża jakiegoś? No to się. Powiem ci, że nawet do sklepu nie trzeba jeździć po ten rolgaz. Nie no kurwa, z takim rolgazem to my się nie wbijemy w żaden extreme. Kurwa, kielnówka mam. Masz noż jakiegoś? Nie. Weź zębami tu przegrasz. To weź ty. No czekaj, nie ma żadnych co? Dobra, trudno. O, a tu kurwa, myślałem, że bryczką jedzie. Nie, taki nie. Się wkleiło między szprychy taka kurwa pecyna wielka tej gliny, nie? Będę jechał dalej, to odpadnie, nie? No. Tak wiesz, jak taki odważnik duży mi zapierdalił, nie? I wiesz, przejechałem ileś set metrów, bo dalej to siedzi. No, patrzę, płynie z boku potok taki, nie? Wiebie się w ten potok, może w tym potoku się odkleja. Przejechałem tym potokiem, kurwa, ileś set metrów, dalej się trzyma. Musiałem zatrzymać, to kurwa wyjebać, no bo nie chciał opuścić. Skrętru!
Weź mu psa wsadź jeszcze do środka. Ty, burka jeszcze mu zapakuj. Nie ubrudzi, widziałeś? No, Paweł, chyba ten pies będzie pod oknem spał aż do rana dzisiaj. Co nie?